Jaki przerażający jest! Dzisiaj ma miejsce premiera gry, na którą czekałem ponad pół roku. Chuchu Charles, czyli gra, w której będziemy uciekać przed wielką, zmutowaną lokomotywą, która żywi się ludzkim mięsem. I tak, jest to połączenie survival horroru z grą akcji. Czyli będziemy ulepszać naszą lokomotywę i strzelać do wielkiej, przerośniętej lokomotywy, która będzie chciała nas pożreć. Dlatego zostawcie pod tym odcinkiem 5000 łapek w górę, a nagram dla was kolejny odcinek z Chuchu Charles. A jeżeli ty, drogi widzu, jesteś nowy na tym kanale, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj, aby zostać z nami na dłużej. I oczywiście otrzymać powiadomienie o najnowszych filmach. Natomiast w komentarzu wszyscy fani lokomotyw piszą hashtag lokomotywa, aby zwiększyć zasięgi tego filmu do granic możliwości. Nowa gra, zobaczmy jak to będzie wyglądało. To będzie jazda, uwierzcie mi, to będzie jazda. Pewnie będzie tutaj jakaś fabuła, oczywiście. Okej, tak więc słuchamy. Okej. Nawet jest język polski. Plus, mega plus. Warto znaleźć na to czas. Aha. Naprawdę mocno. Czy tu chodzi o lokomotywę? Nie. Tylko ty możesz pokonać to coś. Okej. Okej, czyli my będziemy polować na Chuchu Charlesa? Oj, to będzie niezła zabawa. Oj, to będzie niezła zabawa. Charles? W połowie lokomotywa, w połowie wielki pająk z piekieł. Aha. Dobrze. Parę osób i miejsc, nic skomplikowanego. Dobra, czyli będzie fabuła. Dobrze. Aeronium. Wyspa. Okej, poruszaj się wciskając WSAD. Dobra, nie ma problemu. Wow, jak to wygląda. Gra na razie tak minimalnie laguje, ale jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że no to jest wersja 1.0.0, a ja dostałem taką, powiedzmy, wcześniejszą wersję. Okej. No dobra, na tym wzgórzu znajduje się hala peronowa. I tu zdobędziemy własną lokomotywę. Więc idealnie. Tak, będzie lokomotywa, bo to ogólnie w tej grze będziemy jeździć lokomotywą po wyspie, ulepszać lokomotywę po to, żeby załatwić Chuchu Charlesa. To jest piękne. Okej. Dobra. Trzymaj się blisko. No dobra. Okej. Trzymaj się blisko. Hej, poczekaj! Czy ty nie biegniesz przypadkiem za szybko? Jak mam się ciebie trzymać blisko, skoro ty pędzisz jak szalony? Jest! Miejsce, w którym znajduje się lokomotywa. Chyba, tak mi się wydaje. Oj. Siemka? Zamknięte. Coś czujesz, że zaraz będzie jakiś wielki jumpscare. Nie przejmuj się, możemy jeszcze znaleźć drogę. Aha. There's a small shack up the path that might have a key inside. A ta, w której może być klucz. Nie, no coś złego się wydarzy, ja to czuję. Take this map, I just marked the location. O, mapka! Nice! See if the key is up there, and I'll look around some more down here. Yeah, I look around down here. Dobra, spoko, ty się rozejrzyj tutaj, a ja tymczasem pójdę do tej starej szopy. Korzystanie z mapy, naciśnij M. Wow! Mapa jest dziwna, czyli tu mamy zaznaczoną naszą misję, tu jest lokomotywa. Jeżeli chodzi o wielkość wyspy, to powiem tak. Jest całkiem spora. Okej, klucz zebrany. Na razie jest bardzo cicho, ale jak to w takich grach bywa, że na początku jest cicho, a później zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Siema. Good on you. Looks like you found it. Yeah. Open up that door and lead Dobra. The way. Wchodzimy. Otworzyłem. Udało się, zdobyliśmy... Okej, Baby's First Mission. Nasza pierwsza misja. Ja to rozumiem. Dobrze. Stara, ale jara. Będziemy ją mogli upgrade'ować, to jest też piękne. Pojrzyj lokomotywę z zewnątrz. Dobra, ja... Oj, jaka ładna lokomotywa! Cała moja! Ej, widzowie, lubicie pociągi? To łapa w górę. Siema, korzystaj z niej tak szybko... Korzystaj z niej, by szybko przemieszczać się po wyspie. Twoja broń i tarcza w walce z wrogami. Odrodzisz się tu, jeśli coś pójdzie nie tak. Zapoznaj się z przedmiotami znajdującymi się w kabinie, by dowiedzieć się, jak ich używać. Okej, spoko. Co my tu mamy?
ulepszenia, czyli zbieramy złom i możemy naprawiać, zwiększać prędkość i pancerz naszej lokomotywy. Okej, podoba mi się to. Zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Tu chyba, jeżeli chodzi o farbę, to powinno dać się ją jakoś przemalować. O! Platforma strzelnica. Rozglądaj się, by wycelować. Wciśnij przycisk odpowiedni za akcję, by strzelić. Gdy broń się przegrzeje, na chwilę zacina. Wszystkie bronie mają nielimitowaną amunicję. Nowe bronie można zdobywać, wykonując misję. Dobra, czyli jeżeli wykonamy misję, to dostaniemy... Okej! Już czuję, jak będę strzelał do tego czuczu Charlesa. Nie ma? Wszystko powinno działać. No jasne. Poczekaj, aż sobie ją zupgrade'ujemy, tą lokomotywę. To dopiero będzie jazda. O! No, działko jest piękne, działko jest piękne. No, podziurawić Charlesa, zanim się zorientuje. No nie sądzę, żeby Charles tak łatwo się dał. Jasne! No jasne, jedziemy na... Okej, czyli środkowa dźwignia służy do jazdy przód, ta służy do jazdy tyła, ta do hamowania. Okej. Let's go! Bang! Jedziemy! Uhu! Ale jazda! My naprawdę jedziemy przez wyspę! Czuciu Charles! Już atakuje na starcie! Walka! Jaki przerażający jest! Dawaj, 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 strzelamy, strzelamy! O nie! Nasz kumpel! Ojojoj! Zeżarł go! I zniknął! No to szybko poszło, mieliśmy niezłego kumpla, ale z tego co widzę, to został zjedzony. Okej, chyba mogę ruszyć dalej, tak mi się wydaje. Chyba. I nasza lokomotywa lekko została uszkodzona. Ale zobaczmy, może trafię na jakąś misję. Pod M mogę zobaczyć mapę, jak się przemieszczamy. I z tego co widzę, na żółto mamy zaznaczone jakieś postacie, czyli ludzi. Tu mamy zwrotnicę, więc... Okej, zobaczmy, czy mogę jakoś tutaj wybrać, w którym kierunku pojedziemy. Prawdopodobnie nie, będę musiał zatrzymać lokomotywę i zmienić tory. Ej, tam były jakieś zapasy! Stop, 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 stop! Hamuj, hamuj! A, no tak, ona od razu się nie zatrzyma. Dobra, wysiadam. Okej. Chodźmy zobaczyć, co tu się kryje, bo wydaje mi się, że tutaj będziemy mogli zebrać trochę złomu. Skrzynia. A w skrzyni... Złom, a przynajmniej tak mi się wydaje. 7 sztuk złomu. O, czyli dzięki temu będę mógł ulepszyć moją lokomotywę. Podoba mi się to. Chyba nic więcej tutaj nie ma, więc przy takich miejscach będzie warto się zatrzymywać. Ale słuchajcie, nie sądziłem, że ktoś padnie na taki pomysł, żeby połączyć jednocześnie horror i jednocześnie lokomotywę. Pojedźmy sobie do tego człowieka, wykonać jakąś pierwszą misję i zobaczyć. Tu jest jeszcze więcej ludzi. Ej, to jest sporo misji, to mi się podoba. Hamuj, hamuj. Okej, dobra, jest wybrana w dobrą stronę na pewno, jeżeli chodzi o to. Tylko pytanie, bo tu mamy znowu jakąś skrzynię. Kolejna skrzynka. Pięknie, dobra, wychodzimy, wychodzimy z naszej lokomotywy. Mam nadzieję, że nie zostanę zaatakowany przez czuczu Charlesa, bo to by było niefajne. Dobra, trochę złomu. I mogę zmieniać? Tak, idealnie. Czyli żeby zmienić tory, będę musiał wysiąść i zmienić to ręcznie. No tak, tak się kiedyś robiło, jeżeli chodzi o pociągi. Mamy wybraną dobrą stronę, więc jedziemy. Okej, tory się świetnie wybrały. I tutaj zaraz będziemy mieli człowieka, chociaż... Mam wrażenie, że tutaj gdzieś w pobliżu może być czuczu Charles, co mi się totalnie nie podoba. Dobra, tu będzie pierwsza postać. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały misje, bo też nie ma co ukrywać. Jeżeli chodzi o misje, to może być ciekawie i one raczej nie będą aż tak bardzo związane z naszym Charlesem. Dobra, hamuj! Hamujemy! Stacja pierwsza! Przystanek! Przystanek jakiś wieśniak. Dobra, dobra, zróbmy tak, może ulepszmy sobie coś. 13 sztuk złomu. Dobra, możemy naprawić naszą lokomotywę za 1 sztukę złomu. Dobra, naprawmy ją sobie. Prędkość, poziom drugi, 2-3 sztuki złomu. Okej, prędkość możemy zwiększyć i chyba tutaj mogę zwiększyć sobie jeszcze pancerz i siłę rażenia. Czyli wszystkiego daliśmy po jeden i naprawmy ją do końca i została nam 1 sztuka złomu. Idealnie. Witam pana bardzo serdecznie. Czy ma pan tutaj coś ciekawego na sprzedaż? O kurde, Admiros. Pewnie jesteś tym archiwistą, którym powiadał Eugene. No już go nie ma, chyba. Tak, przyszedł uporać się z Charlesem. Okej, konkretnych ulepszeń, jeśli chcesz załatwić Charlesa. Tak, wiem, że będę potrzebował ulepszeń, to chyba logiczne. Okej. Czyli w stodole masz trochę złomu. Bardzo mi się złom przyda, więc chętnie go przygarnę. Klucz. Ścieżką, ale i tak oznaczę ci ją na mapie.
Okej, więc mówisz, że to krótki spacer. Krótki spacer ścieżką. Okej, przeszukaj stodołę Toniego, nieobowiązkowo. Użyj klucza Toniego, by otworzyć stodołę. Okej, czyli to nie jest obowiązkowa misja. Nieznana postać, misja z bronią. Misja obowiązkowa, okej, czyli na żółto mamy zaznaczone poboczne misje, których nie musimy wykonywać, ale my sobie i tak wykonamy. Na niebiesko ważne misje, a na czerwono misje z bronią, czyli ulepszenia do broni, okej. Na razie spokojnie. Najgorsze jest to, że my nie mamy żadnej broni przy sobie i jedyny sposób na pokonanie Charlesa aktualnie to jest nasza lokomotywa i chyba tak pozostanie. Jeżeli tak, to ciekawie. Póki co, wejdźmy do stodoły. Hello. O, faktycznie ma trochę złomu w stodole, więc... Czemu by nie? Co to jest? Notatka. Zaopatrzenie. Pasza dla kur, pasza dla kóz, części na ogrodzenie. Nie no, chwila. Na co pasza i ogrodzenie zwierzętom, które już zostały zjedzone? No właśnie, bo Charles zjada ludzi i zjada też zwierzęta, to też warto wiedzieć. Więc nazbierajmy trochę złomu i nie wiem czemu, ale się śpieszę strasznie w tej grze, bo mam wrażenie, że za chwilę on gdzieś tutaj wyskoczy i mnie po prostu, że tak powiem, zeżre. I mamy ostatni, dobra. Misja ukończona. Skoro masz trochę zasobu, możesz wrócić do swojej lokomotywy, dokonać ulepszeń. Spoko, tak też zrobimy. Weźmy sobie w poziom mocy ataku i weźmy sobie w prędkość, żeby ten Charles mnie nie dopadł. To jest ważne. Dobra, odpalamy lokomotywę, zobaczmy na mapę. Jeżeli pojadę prosto, będę miał kolejną misję nieobowiązkową. I myślę, że warto będzie to zrobić, bo nie ma co ukrywać. Akurat pojechałem tutaj, więc nic innego po drodze nie mam. I będę chciał się dostać tutaj. Misja obowiązkowa. A mój... Stop. Lokomotywa, stop. Okej, dobra. Let's go. Zobaczmy, co ten gościu tu mi powie. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejna paczka z zasobami, bo nie ukrywam. Chciałbym jednak się trochę już zmierzyć z tym Charlesem. Siema, co tam? Potrzebuję moich pikli, okej. Piklowa pani. Aha. O. Piklowa jaskinia? Piklowy klucz? Aha. Okej, przynieś mój specjalny słoik pikli. W nagrodę dam ci cały mój złom. Dobra, czyli mamy misję znaleźć ogórki dla tej pani. O! Odnajdź piklo... Okej, odnajdź pikle w piklowej jaskini. Ale pytanie, czy ja mam klucz do tej piklowej jaskini. O, co my tu mamy? Znalazłem farbę. O, czyli jak znajdę farbę, to będę mógł pomalować mój pociąg. To mi się podoba, zaraz to przetestujemy. A tymczasem witam w piklowej jaskini, której mamy troszeczkę złomu. Warto to zebrać i notatkę. Pikle, pikle, pik, 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 pikle. Pani pikle, pani pikiel lubi pikle. To już wiemy. I jest skrzynia, ale jest zamknięta, czyli gdzieś na mapie muszę znaleźć klucz, aby otworzyć skrzynię z piklami. Czyli któryś z mieszkańców może mieć klucz, tak mi się przynajmniej wydaje. Skoro zdobyłem farby, to czas przemalować nasz pociąg. Tak więc chodzimy do środka i mamy kolor fioletowy. Jak to wygląda genialnie. Moja lokomotywa jest teraz perfekt. Jedziemy wykonać misję, bo niestety jeżeli chodzi o pikle, to nie mam klucza i nie wiem gdzie go zdobyć. Natomiast my musimy pojechać aż tutaj i to jest, z tego co widzę, nieznana postać, misja obowiązkowa. Jestem ciekaw, co to będzie za misja i mam nadzieję, że Charles mnie w tym czasie nie zaatakuje, bo jeżeli zaatakuje, no to, że tak powiem, mamy przypiks i chyba będę musiał tutaj zmienić, tak, będę musiał zmienić tory, żeby w dobrym kierunku pojechać. W międzyczasie dokonajmy sobie jakiegoś ulepszenia, czy mogę to, dobra, chociaż pancerz sobie ulepszyłem i ruszamy robić główną misję. A? O! Widziałem go! Atakuje! Giń! Przepadnij, potworze! Giń! Czuciu, Charles mnie atakuje! Ajajaj! Dobra, przegrzało mi się działko! Uspokój się, zostaw mój pociąg! Zostaw mój pociąg! Co ty robisz? O nie! Co jest grane? Wielki Charles mnie atakuje! Czy mogę go jakoś odpędzić? Halo! Nie no, zaraz zginę! Zaraz! Nie! Wykolejenie, minus jedna sztuka złomu, odrodzenie w lokomotywie. No nie miałem z nim szans, nie byłem wystarczająco ulepszony.
zero szans. Jak sami widzicie, po spotkaniu z Czuczu Charlesem niestety zostałem zrespiony mniej więcej tutaj, więc nie możemy pojechać wykonywać tę misję. Musimy pojechać aż tutaj wykonać tą misję, która też jest misją obowiązkową, czyli misją główną. Ale problem jest taki, że mamy do przejechania bardzo długą trasę, co oznacza, że po drodze możemy oczywiście spotkać naszego przyjaciela Czuczu Charlesa, którego chcemy załatwić. O nie! Błagam, tylko nie on! To jest chyba żart! No nie, znowu przylaz, come on! Ale że dwa razy w ciągu jednego odcinka? Gościu, uspokój się trochę! Jak mam się ciebie pozbyć? Charles, giń! Przepadnij, proszę! Zaraz mi się broń przegrzeje! Yeah. No właśnie, no i znowu mnie zeżarł, no nie wierzę w to, wykolenie minus 2 sztuki złomu, czyli za każdą śmierć traci się coraz więcej złomu. Znalazłem dość ciekawe miejsce, które w ogóle nie jest oznaczone na mapie, a wygląda jakby coś tu się miało wydarzyć, więc na wszelki wypadek pójdę tutaj i zacznę zbierać trochę złomu, bo kto wie, może w tym miejscu kogoś spotkam, a w zasadzie już spotkałem, siema. O, o! Ty, to jest ała! Ała! To jest jakiś wariat! Spadam stąd! Co jest grane? Ała! Jeszcze sobie nogi połamałem. Nie, no chłop strzela do mnie, nie, no co to ma być? Dobra, spadamy, spadamy, spadamy. Szybko, jazda, jazda! Jazda, jazda, myślałem, że to przyjazna gra jest, a nie takie rzeczy tutaj. Ała! 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 O! O! Jeszcze goni mnie! Chodź tu, typie! No! Widzisz, to ma większą broń, widzisz? Widzisz? No, raczej mu nic nie zrobiłem, ale było bardzo niebezpiecznie, a teraz tak. Tak jest, zaraz będzie główna misja. Wychodzi na to, że dosłownie za tym przerażającym mostem będzie już na nas czekał gość, który da nam główną misję. Jestem ciekaw, co to będzie. No i dotarłem, jestem ciekaw, kto mi da tutaj główną misję, skoro to jest miejsce tego gościa, który prawdopodobnie zginął. I chyba nawet tutaj zaczynaliśmy, o ile się nie mylę. Sprawdźmy to miejsce dokładnie, bo kto wie, może coś tutaj cennego znajdziemy, na przykład dużo złomu, co jest, nie ukrywam, bardzo, ale to bardzo przydatne. No i ewidentnie jest zaznaczone, że tu jest główna misja, więc coś tutaj albo ktoś tutaj musi być. Pewnie na górze, znając życie. Siema? Jest ktoś. Dobra, dobra, dobra. Siemanko. Witaj. You're the archivist my father told me about. Tak, niestety, ale twój ojciec zginął, przykro mi bardzo. Został zjedzony przez Charlesa. Although I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return. Oh, a może to jest jakiś inny ojciec? Nie wiem, o kim mowa. But we could have used his aid as well. If you haven't already heard from the others, the boss Warren is protecting dangerous monster races. Jaja potworów? Catastrophe. Aha. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight to the death. We've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Idealna pułapka na Charlesa, mówisz? Brzmi ciekawie. Support pillars under the wood bridge out there. Oh. Meet me back here. Dobra, czyli musimy przytwierdzić ładunki do mostu. Ej, my go zrzucimy z mostu, na to wychodzi. Tak to przynajmniej wygląda. Idealna pułapka. Dobra, no to w takim razie chyba to robimy. Zobaczmy na misję. I z tego co widzę, tak. Musimy przytwierdzić ładunki do mostu. I jak on będzie nas gonił, to wtedy ten chłop odpali ładunki i w ten sposób pokonamy Charlesa. Idealna pułapka. No nie ma lepszej pułapki. O, złom. Give me that. O, i gdzieś tutaj na dole muszę to zrobić. A może na górze? Jestem ciekaw. Oj, tak, na 99 rozłożono bomby. Okej, no to rozkładamy. Jedna. Troszkę złomu. Druga. Na trzecia. Troszkę złomu. Czwarta. Piąta. 8 aż. To gdzie jeszcze mam je rozłożyć? 6. A, przy samym tym. Dobra, na samym początku. 7. No i jeszcze jedna. Uwaga, uwaga. No i 8. Okej. Wróć do Paula, by ukończyć misję. Nie ma problemu. Już wracam zrobić tę misję. I mam nadzieję, że Charles na to wpadnie, bo jeżeli nie... To mogą być nie lada kłopoty. Siema, zrobiłem misję dla ciebie. Cześć. Okej. Okay. Jeśli Charles na niego wejdzie, wysadzimy go w powietrze. A, czyli to będzie działało. Tak jak myślałem. Okej, okay, zwabienie i pokonanie Charlesa to twoje zadanie. Klucz do świątyni? Dobra.
Czyli mogę wejść do świątyni i wtedy stoczę pojedynek na śmierć i życie z Charlesem? Pytanie tylko... Tu jest jakaś misja w świątyni. Zwab Charlesa za pomocą jaj i zakończ jego rządy terroru. Czy ja właśnie wziąłem ostateczną misję?